Dzień dobry. Piątek, 6:16. Zimno. Ponuro. Chyba się do wschodu słońca zbliżam z ekstawaniem. No. Wczorajszy eksperyment z kolorami się udał, więc otwiera to paletę nowych możliwości. Ale użyłem słów. Dobra. Dzisiaj pewnie podobnie jak wczoraj. Dzień poskórany z różnych ujęć. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Zapraszam. No, to kolejny chaotyczny dzień poza codzienną rutyną w toku. I chyba nic się ciekawego się nie wydarzy, ale minuty trzeba wbić. Zasadniczą wadą posiadania, w sumie jedyną wadą posiadania całej masy roślin w domu jest to, że trzeba je co jakiś czas podlać. Dzisiaj mi przypadł ten zaszczyt. Więc teraz robię rozeznanie, jaką ścieżką mam przejść. To już jest problem komiwojażera praktycznie, bo jest tak dużo tych roślin tutaj wszędzie. Trzeba jakoś przejść sprytnie, żeby też nie nachodzić. Obstawiam, że w 10 minut się zmieszczę. Także zaraz się przekonamy. A tymczasem pokazuję wam liście, monstery i chomik w tle. Dobra. To jeszcze zostało mi trochę kroków do zrobienia, trochę rzeczy do nagrania i będę wrapował powoli ten piątek. Dzisiaj startuje 22 Godot Wild Gem, więc tym razem chciałbym startować i coś zakodować fajnego, jakąś giereczkę. No, ale wszystko się okaże. Czereśnia w zachodzącym słońcu. Świetle. I znowu bezchmurne niebo. Czwarty dzień, a to może jutro będzie rano mgła. Znowu. Drzewko mi trochę przyschło. Podlewam je tak, jak sobie przypomnę. Ostatnie chyba właśnie 5 dni, 6 dni, tydzień już nie było żadnego deszczu, więc trudno, żeby było mu dobrze. Tutaj coś się psuje w nim. To jest ciekawa gałąź, taka dużo małych liści. No, zobaczymy. No teraz pytanie, czy na zimę zostaje w domu, czy go wnosimy z powrotem. No, ale zobaczymy bliżej zimy. Eska! Eska, chodź! Eska! Chodź! Eska! Chodź do kamery! Dobra, chaos opanowany, czyli mieszkanie posprzątane, kwiatki podlane. Z kwiatkami to jest pewna ciekawostka, bo jak się okazuje, to jest trochę taka rosyjska ruletka, jak się podlewa kwiatki, bo nie wiadomo, które doniczki mają dziurki, które doniczki nie mają dziurek. Więc standardowe podlewanie tak, aż ziemia przestanie łapać wodę, żeby po prostu bardzo wolno ta woda wsiąkała, tak żeby zatrzymać się. No bo wiadomo, jak się wleje do swojego kwiatka, no to w 2 sekundy zniknie wszystko. Trzeba trochę więcej wlać, tak żeby troszkę wolniej ta woda już wsiąkała, żeby już była taka saturacja trochę. Ale jeżeli doniczka ma dziury, no to będzie dziurami wypływać, bo przelecić przez wszystko, przez całą strukturę korzeniową, jak przez sito. No, więc jest trochę ruletka, z którego kwiatka będzie się lało. No, w każdym razie, co tam było, powyciekało, to udało nam się opanować i poskładać. Także jest nie najgorzej. No, dzisiaj dość upalny dzień, ale ja jakoś cały czas gdzieś wymarzam. Nie udaje mi się nagrać. No, jutro
raczej spokojnie. Tak jak mówiłem, dzisiaj go do Twilight Jam startuję, więc jutro będę starał się coś potworzyć do jakiejś nowej gierki na Game Jam. No i tyle w zasadzie. Cieszmy się ostatnimi ciepłymi dniami września, ciepłymi dniami lata. I chyba możemy się już dzisiaj chylić, zbierać ku końcowi. Także dzięki i do zobaczenia kiedyś. Hej!